Fałszować historię. A ten sam nawiedzony taki jakiś tam Chazar z tą szmatą tutaj podnosi, no jak co roku w ochronie swoich jakichś tam Mosadowców, którzy tam też w zeszłym roku go bronili. Ja zgłaszałem w zeszłym roku, w tym roku też zgłosiłem, ale nie wiem, czy policja w ogóle zacznie coś tam robić. A niestety ten ksiądz Chazar znowu kolejny jest co roku tutaj. Szalom. Tak jest. Produkują się dalej. Druga rzecz. Nie wszyscy zdolni są do walki bezpośredniej. Ale się zatrzymali tego rabina, bo nie ma wstępu do jedwabnego i tam go polska policja go zatrzymała. Ale który? No ten Michał, ten z Szulajbych. Na kogo czekają? Rabin. Aha, ale nie no, ale przepięknie ta pani opowiada. No. No, oczywiście. No, to jego mama. To jego mama. Niesamowita. Ale jaka pani. No. Szacun niektórych wielki. Powiem w niego, o, jest. Ten wasyście. Wasyście. Tamtego. Tylko przywitamy. Tak. Ekshumacja tylko. Tylko ekshumacja dąży do prawdy. Tylko ekshumacja do prawdy dąży. Blokujecie cały czas, a cały czas... Nie słyszy. To on nie musi słyszeć tam. Nie musi słyszeć, on w ogóle nie słyszy. On w ogóle nie ma słuchu. A ten Chazar obok niego jeszcze stoi i tam zaraz będzie modlitwa po chrześcijańsku. To słuchajcie, aż mi, nie wiem... Żal. Gdzie ta pani, która tam dzieliła się? Zdaj matka tego. Tam na rogu. Tam mówi całą prawdę. No to... Tutaj mamy świadka. Cały czas uskarżę. To jest bardzo bolesne. Ale na młode pokolenie idzie, bo to idzie na cały świat. I wy młodzi, bo już ludzi mało zostało, tak? Co, ale dużo w Jedwabnym. Wiedzieli, ale bali się, bo też mogą być głowicie, tak? No i co, nie jest tak. Ja się nie boję, ja za prawdę mówię, mogę mnie ukrzyżować. Ja mówię prawdę, ale nie lubię kłamać. Ale różne są. No i co? To do tego dochodzi, że ja bardzo proszę, żebyście całą siłą do Kwaśniewskiego, żeby on to nawrócił. Teraz też, co czuli, dziedzic też powiedział z Przyszczela, bo on się chciał do Ameryki dostać. Też, że to Polacy robili. No to może on poszedł, a później, bo tacy byli. Szli, a później pobili ręce, powiedzieli ten, co nie szedł, tak złodziej ukradnie, powiedz, że on, to co? A to byli czasy, jak to byli, nie wiem. To byli czasy bezprawia. Znalazła się gdzieś siwa owca, ale to był człowiek, na niego się nie liczy. Ale nie można mówić o wszystkich Polakach. A gdzie? Ale ile? Czy są Żydzi, kochani? Jadź się do Torunia. Ile jest tam tablic? Ja nie podała swoje. Ja przechowywała 4 miesiące. 18 lat miał ten Żydziak. Jak było, pod jakim, żeby się bało puszczanu. W nocy nosiłam mu wiaderku, że nosę psu. I on biedak siedział, no i później tak, na takie kolonie go tam daliśmy. No i przeżył, ale nie wiem, gdzie on się podział, co się z nim stało. Państwo też ukrywali. A jakże?
do nas przychodzili na pole w nocy, kartofle kopali, bo tam siedzieli na kolonii. Ja doiła krowy w nocy, specjalnie przychodziłam, mleko brała. No, no przecież ja, ile to się podało ręki. I na to Żydzi tu są, tak? Umieją po polsku? Czy oni reagują, czy nie? Są polskojęzyczni, tak. Tak? Toż to jest prawda prawdziwa. Myśmy, ale to, ja pamiętam w naszej wsi, jaka to była żałoba. Jak te ludzie przeżywali. Nie mogli się z tym pogodzić. Ludzi, ale Hitler i Niemcy do tego zdolne byli. Co oni robili? Z nami, co? A dlaczego oskarżają nas? Dlaczego oskarżają Polaków? Dlaczego nie pozwalają na ekshumację? Dlaczego ktoś nosi taką szmatę tutaj, takiego tworu, który powstał w 1948 roku przy okazji z 1943 roku? Dlaczego? Dlaczego ta szmata tutaj powiewa? Po wojnie, a ma roszczenia wojenne do nas. No dobrze, panowie, ja wiem. Ale to nie było tyle ich, bo ja wiedziałam, ile było ich. Dużo nie mogłam się patrzeć, bo ksiądz stoił i powiedział, idźcie, nie ma patrzenia. Bo to było takie te ubranie, ta ich podstawa. To byli same oprawcy. Jeszcze samochody stojały ich i stojęli tam, przywozili, żeby oni pilnowali. Niemieccy oprawcy. Nie, a wszystko Niemcy. Toż to byli Niemcy, to nie są ludzie. A oni dzisiaj jak mają w korzeniach? Bo to w genach siedzi ta podłość. Tak co? Jest. Bo kto robił? Same elity niszczyli staruszków, samych lekarzy. No, no to nie są, to nie ludzie. No ludzie, życie mamy jedne. To tak sam robił dzisiaj Putin na Ukrainie. A czy pamięta pani ten czas, jak wjechały rosyjskie czołgi? Co Żydzi wtedy robili? No gdy to... rosyjskie czołgi, gdy wjechały tutaj, bo historia mówi o tym, no, ta prawdziwa historia, że oni ich witali kwiatami. Ja witałam. I nie tylko rosyjskie, nie tylko niemieckie Hitler też. Strasznie. Nie było wsi, nędza, no to było coś ani kupić, no to było no, ich strachy, lęki. Tam oni takie w nocy wszystko zabrali. U nas nawet mieliśmy cztery konie, wszystko wzięli. A my wozem cztery nasze kobiety i tak po dziesiątku na wozie nawet żarnych kobiet, a wiatraki byli zamknięte. To było wariactwo. To wariactwo było. Ludzie. I te państwo jeszcze istnieje. Ja jestem ciekawa, czy ludzie też takie są podłe tam? Nadal? No, oczywiście, że tak. Dlatego, że mówię, że od powstania tego tworu syjonistycznego cała sytuacja na całym świecie, nie tylko na Bliskim Wschodzie, została zamieszana. Już po prostu do tej pory mieszają. Przecież co oni robią z Palestyńczykami, z prawdziwymi Semitami? Nie, bo ja zajmuję się polityką, jestem z domu chowana, była praca i to mówią. I w domu rozmowa i zgoda i ręka miła. Ale słuchajcie. To nie wiek XXI, teraz ludzie uczą się młody, stańcie do rządzenia, że nie wolno i to muszę naprawić to jedwabno. A teraz te kwiaty, to tak było, powiem jak było. Hitler dokuczał Niemcy, to był strach, wszy, nędza, coś to no, nie do opowiedzenia, nie do opisania. Do więzienia, nie miałeś świniaka, gęsi. Nawet tlen trzeba było zdawać, no to było coś niemożliwe. No to do więzienia zabrali. No. I teraz ruskie przyszli, a u nas w Wityniach był ruski. On pas krowy, tak? U mojego kuzyna, a potem z sołtysem się zrobił przedstawiciel. I on nakazał nam, że ruskie idą i te, żeby kwiaty zrywać w ogrodzie, a oni jechali te czołgi, ja rzucałam, wszystkie się rzucali, ale za parę dni co się stało, ile to trwało, już całe rodziny szli na Syber, tak? A kto to wydawał na ten Syber? Panowie. No właśnie. I tutaj ale ja wiem słowo. Kto. Czekamy na kluczowe słowo. Ja wiem. One również wiemy, bo moje sąsiadki, on widział, że córka, o takie coś widział.
że jego córka nie chce się, nie, syn żeni z córką, tak obrabiła, biedna wdowa. Nie miała ani chleba, przyjechali o 5:00. Słuchaj, może trochę przerwy zrobimy. Tak? Nie, proszę panie, to jest ważniejsze. Chyba, że pani jest ale powiem o tym, tak. O tym ruskim, co oni robili. No. Dokończę pani. No i zaraz o 5:00 oskarżył je, że jej syn, córka nie chce, ta borawianka. I ona powiedziała, że a sąsiadka była, z mojego roku była jedna, chleba tam ona nie miała. A my upiekli chleb i mama założyła do mi dyszla, jak już ją wzięli i ja z mamą, mama słonili takie dwa kawały chleba, 5 buchenków, przyjeżdżamy do Jedwabnego tu na róg. Jak jest Przyszczelska, a te, i tu koło kościoła Ibram Żyd wychodzi, to był znajomy mojej mamy, bardzo dobry Żyd, bogaty i num pani nie brzydowsko. Połowę. To wszystko Żydzi oskarżają. No byli, a za co? Bo no lubili, bo jak powiem o mojej mamie i bracie, Makowskim Stefanie. Ja środa, ja woza pilnowałam, tak? Bo to byli tu targi, okrąg duże. Przychodzi z Makowskim, panie Makowski Stefanie, pan idzie, jako 30 zł dał Żyd. A ten wuj policzył, a jeszcze 30 on nie dołożył, choć idziemy do niego. Ale ja jako dziecko idę, co to będzie? To biedny był człowiek, ten. A przychodzi Żydzie, oddaj te, bo 30 złotych nie dodałeś. Co, bo ja, co ty chcesz? Gotowi byli, nie wiem co. Ale wuj kunicę z woza, kunicę to gnojówki siedzieli, ale nie bił. Jak wyjął, a on miał już przyszykowane pieniądze. Masz człowieku i oddał im. I za to zaraz w pierwszej kolejności Żydzi go oskarżyli, bo on pomagał ludziom, że oszukiwali. No to dobrze, państwo a teraz co robią w Palestynie z Palestyńczykami? Czy to? Ja chciałem pani podziękować. Ale ja wiedziałam, Boże, i taki biedny człowiek, że nie umiał liczyć. Bo to było po 7 dzieci i on mu ten wuj pomógł i wuja zabrali, do dziś on zginął, została biedna wdowa z troja małymi dzieciami. To takie były historie i tego nie można odwrócić i trzeba napisać, że niestety i tu państwo żydostwo cofnijcie się. Tak jak było przed wojną, ale teraz nie damy może się tak oszukiwać, bo szkoła jest, mają ludzie. Szkoła jest zmieniana, historia jest zmieniana, oszukiwana. Ale w tym kupnie, bo nie mieli ludzie liczyć, co pan myśli? Teraz wszystko piszą na nowo, całą historię. Ja tak wiem, tak. A w Ameryce już, historia, w Ameryce tak. Już, proszę pani, uczą w szkole, że to Polacy byli nazistami. Ja wiem, ja to... Panie Czerzasty stanął i to mu wszystko, ja ich znam, całych oprawców. Oni tu są dzisiaj? I jest mówi lewica. Na wyklętych, jest. Tak powiedział ten jako no, rodzynek. Tak. 1 marca zrobili święte wyklętych, prawda? Tak jest. Ja tylko wiem, żeby nie wyklęci, nie byłoby ani synów moich, ani nasz. Byli okradali, nie wolno było powiedzieć, się doniosło do złodzieja. I już chciał, i bombo przyszedł. Idzie syn no, tej pani. Może odpocznij trochę, bo to wiesz, to masz dużo... A to nie jest polska flaga. Bardzo dziękujemy i za chwileczkę... Ale to nie, proszę, tylko ja widzę, na kim byłem. Nie, no ale to jest nie Polska. No, niestety, ja się Polska nie znam. Może być tylko. No. Tu trzeba, bo ja nie kłamnę. I ja chcę prawdy i pogodzenia. Razem żyjmy, handlujmy. Bo są i dobre Żydzi, są tak ten Ibram i dużo. Srołka, Całka, ja ich znam. Oni pracowali, oni robili, ale to w każdym razie się znajdzie. Tak samo i może gdzie jaki Polak poszedł, ale Bandzior poszedł. On poszedł i pokazywał Niemcom, niestety. A potem powiedział na Gdańskiego. Pozwoli pani, że ucałuję w rękę.
świadka naszej historii. Pan, jestem świadkiem, pan jest, tak. Pan jest naprawdę... Z rodziny nas było 8 dzieci i mi ręka miła, zgoda, urodzona Witynia, jak jadę do domu dziecinnego. To jadę na skrzydłach. Każdy kaniuszczek tam żegnam. O, bo tak powinno być, a nie eksodzielo się wlajka. Nie, nie. Dziękuję mi za to, że pan jest z nami. Moją drogo, trzeba to wszystko wysłuchać i gdzie się udać teraz, no, żeby to sprostować te kłamstwo. Co? No. Bo nawet ta modlitwa nie jest tu ważna. Ekshumacja. Nie zrobię ekshumacji. Pozwolę na ekshumację, to wtedy będziemy wiedzieli, jak oni zginęli. Ale jest już 600 nie było. A poza tym, to są przede wszystkim Polacy. To są Polacy. Bez względu na to, że są Żydami, czy Chrześcijanami, czy muzułmanami, czy tam. To są Polacy. Tak, ja wiem. Ale tak, oprawca nie siedzi w więzieniu, tylko niewinnego człowieka. Tak. No tak, szli na łubę, tak, skarżyli. No jakie czasy wiemy? Nie wiemy? Pan wie o tym, czy nie? Nie. No co? No jak? Nic nie wiem. Dlatego tu jesteśmy. Dlatego no. Tu jesteśmy, żeby odkłamać. I oni wszędzie należeli, szli i tam. Ale to nie ludzie, to bydło gorsze, bo bydło to da skrót w życiu na istotę. A człowiek strasznie robi krzywdę, bo on kradł, robił źle, a na tego niewinnego, bo miał powód, jak na Udańskiego, że on pokazał, albo bardzo ukarał. No co tu, ja znam Karola. Tak, z nami patrzę na pana dzisiaj. Taka była historia. 39 rok. Idziemy na pole, lipiec, a wchodzi na podwórko pan. Pani kochana, żona urodziła dziecko, nie ma domu. A mama mówi, co, masła nie mam, ale mam śmietanę. I on zrobił. No i on gdzie został zamordowany bardzo? Przecież on był tłumaczem, musiał tłumaczyć. I on był w niej, ale kto go oskarżył? A później na tych niewinnych, tak? Niestety, takie byli czasy. No tak ja nieraz byłam w wiosce, teraz... Nieraz tak sobie mówię, myślę, wiesz pan, ile ja łzów nalała na górę, bo byłem strasznie okropna. Nawet w lutym mama miała 30 mężczyzn, przyszli z ramkami, pochylali wódkę, gnali, chciałem się nie odwrócić. Panie, te czasy to przeżegnać w imię ojca i syna. I takie pokolenie, żeby nie istniało. To takie nazwisko Bebłowski, słyszała pani, czy nie? Bebłowski. Nabil? A skąd to? Nabil? Wyłączyć teraz? Jego... Ja się nas z dzieckiem ukrywali tutaj. Kubrzenieckich znam. No... No, bo ja tu nie urodzona. Ja 6 kilometrów jestem urodzona, parafiankę. Tylko pójdłam za mąż teraz ja na drabie. Ale mąż nie żyje, bo on żeby żył. On był 22 rok. On dużo mnie opowiadał, jak on wiedział rzeczy, tak? No, i nawet z Nowego Jorku do niego przyjeżdżali i tego, bo razem chodzili do szkoły i tak. Też to była więź z Żydami, no było. No. Spokoju duszy, spokoju duszy. I teraz, no ja nie wiem, naprawdę, jak to sprostować, to ja jestem... Ja już mam wiek swój, tak? Jak to sprostować, żeby to te kłamstwo, czy oni to słuchają, czy nie? Nie, oni nic nie słuchają. Nie. Świat nawet milczy i dlatego mówię pani, wymyślili antysemityzm, tak, a oni tak. Są największymi antysemitami, tak. Oni są żadnymi semitami. To są Chazarzy. Ci, co tam pojechali do Palestyny założyć tego tworu syjonistycznego, to są Chazarzy. Nie semici.
bo no Palestyńczycy są semitami. Tak, ale to są ludzie i oni tak mogą tak iść taką drogą i tak takie sławić niewinnych nasz ludzi. Oni zabierają codziennie, zabijają tych Palestyńczyków, codziennie zabierają ich ziemię jeszcze do końca. Założyli największe getto w Gazie, 2 miliony ludzi tam siedzi, zamkniętych, nie mogą wyjechać, nie mogą przyjechać, nie mogą dostawać jakieś tam normalne, no, nie mogą normalnie żyć, mieli dlatego, że im tak się chciało. Teraz, nie? Tak, nie, mieli dobrze. Żyć lekko, tak. Kontynuują, teraz oni sami kontynuują. To są największymi antysemitami na świecie. Na świecie, tak. Nie są żadnymi semitami. Jeżeli ktoś powie, że jest semitą z tego klanu... No to a jaka rada na to? No jak to tak może? Rada na to odzyskać Palestynę i ich po prostu już wygnać stąd. No, normalnie, jeżeli ktoś uważa, że nie jest Polakiem, mieszka w Polsce i uważa, że nie jest Polakiem, to proszę, wara stąd, wara z tej Polski. No, ale nie wraca do swojego, swoich korzeni. Nagrywali dzisiaj, że tu nie było jednego Niemca. Starym, młodym pokoleniem. Tak? Nagrywali czy nie dziś? Bo ja nie wiem, jeszcze dopiero teraz będą nagrywać. Dopiero. No. Dopiero teraz będą nagrywać. Jest samolot, jest. To może tam jest. Patrzcie, się nie biją, to może. No. Nie wiem. Ja nie wiem. Czy pani coś pamięta? No cię. Czy pani z tego mordu? Wszystko pamiętam. No jak to pamiętam, że kto by się dał na wiarę dzisiaj. O ile pani miała wtedy lat? 30 rok, to nie mam. To był w tym. Aha, 41. Lipca, 26 lipca. 41? Ale ja mam... Pani miała 11 lat. Ja wszystko pamiętam. Ja bym nie dała na wiarę, że to tak się odkręci dziś. W moim starości tak będzie słynność, ta hańba i te kłamstwo. Daj Boże, żeby pani dożyła tej chwili, w której jesteśmy wolni. Polacy, jesteśmy wolni. Odzyskamy swój kraj, odzyskamy swoją tożsamość, którą próbują cały czas nam zabierać. Ale to trzeba, panie, żeby pojechali do Torunia i zobaczyli. Nawet ta cała rodzina zginęła. No przecież, tak. Są nasi przyjaciele dzisiaj. To podawali mi rękę. Ja nie wiem, jak. Tak. A jak oni mogą? To już koniec? No. Tak. Ja nie wiem. O, to już zaczynają. Dziękuję pani bardzo. Panie, jak to się powie pan, a pan skąd je można wiedzieć? Ja jestem Syryjczykiem z pochodzenia, także mam doświadczenia w tym kraju. Ale pan mieszka w Polsce? Tak, od 50 lat. Aha, w Warszawie. Od 50 lat, tak. A czym pan się zajmuje? Nie, jestem inżynierem budowlanym, także tam, na emeryturze. Budowałem tą Polskę. Troje dzieci mam. Miło widzieć. Troje dzieci. No. Także tak. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Ale to wiecie, dzięki pan... naszym staraniom to będzie dobrze. Tak, wygonimy tej hołoty stąd. Witam. Za przynajmniej choć parę słów powiedziała ludzki w tamtym roku i wcześniej. Tak. No, ja by powiedziałam, bo jak ja była, wiedziała, jak to się działo. Żeby to takie... doczekać starości, no, kłamstwa. Widzę, że oni już tam odchodzą. Tam gdzieś, tak? Tak. Tak, już. Rozpoczęło się czy się skończyło? Się skończyło. A. Ten największy taki Niemcy, co to za jeden tak mniejszy. Poszedł także i chyba Alemański za nim poszedł. Tak, ale i ten Niemcy gdzieś tak będzie. A ten dalej z tą szmatą chodzi. Dalej z tą szmatą, kurde. Ty jesteś chyba nawiedzony jakiś tam. Jak Co może mieć szmata, która tworu, która powstał w 1948 roku, a my mówimy o imprezie 1943 roku. Proszę się zatrzymać i posłuchać. Proszę. Jedno chcę panu powiedzieć. Tak. W tym momencie możemy pana podać do sądu, bo na flagę istnieje. Proszę bardzo, to nie jest żadna flaga. To nie jest żadna flaga, potwierdzam. Niech pani poda. To nie jest żadna flaga. To jest twór sionistyczny, który powstał. Największe getto założyli Żydzi, Chazarzy, nie mówię Żydzi. Chazarzy, wy jesteście Chazarami. Żadnymi tymi. Tak jest. Tak. Jest mój materiał, jest na całym tym. Proszę podać.
Proszę podać. Proszę podać. Ja mam z wami doświadczenia, kiepskie doświadczenia z Bliskiego Wschodu. Założyliście? Nie jesteście żadnymi Semitami. To jesteście największymi antysemitami na świecie. Tępicie naród palestyński, który jest narodem semickim. Wy jesteście. To się pieniądze, to się liczy. Tak. Kasa się liczy. Kasa. Hazarskie ścierwo. Swojego nawet zarną, zamordowali. Tak. Kam pojedzie? Jeden się sprowokował. No i chyba ta impreza już zaczyna się kończyć. Tam jakaś nawiedzona Żydówka mówi, że tam gdzieś, bo ja nazwałem tą szmatę po imieniu. I tyle. Także ten, już impreza się skończyła, niestety, no, albo na szczęście, myśmy tam nie oglądali, nie słuchali tego nawet księdza, który zawsze odprawia tutaj mszę, niestety. O, dzień dobry. Mszę, witaj, cześć. Hej. Fajne plakaty. No, tam ja już sam utrwaliłem. Co? Tego pana nie obsługujemy. Nie? Cześć, Nabi. Dobrze, jak dobrze. Ci, dobrze. Nie kazał ci wymiatać ten dziadek w tym roku? Co? Ja mu kazałem wymiatać. No, bardzo dobrze, trzeba mu przypomnieć. A babka mówi, że chce mi podać do sądu, bo obraziłem jakąś szmatę. Podobno szmacie mówiłem, że szmata. Ja no, to nie ta... prawda, oczekuje zamówisz, no, nie? Tak. No tak. No tak. To już po imprezie chyba tak, bo oni tam są. Ale Szumlickiego nie widziałem, Dąkiewicza nie było. Bardzo ważnych. No tak. Nie, teraz poszli i no tak. Z tamtej strony jeszcze zrobimy. Utrwalimy. Rządami ekshumacji, rządami prawdy. Oczywiście, że tak. I to na tle. Szaliczki byście do poznania dali. Tam swój. Do pan Czerny poznał? Nie, ja nie jestem Czerny. Rota jest. Ród polski, ród królewski, szczep piastowy. Nie dam i nam był wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do ostatniej kropli wżył, bronić będzie mi ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył. Hazarska zawierucha, nie będzie wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Kochani, Bogiem wyślamy, bo nic będzie mi ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył. Hazarska zawierucha. Nie. Wiadomo, o co chodzi. I tym brawa kochani, dla pani kochani. Świątek, która była. Brawa. No i tak, proszę państwa, powinniśmy już kończyć, zdaje się, naszą relację. To jest druga relacja. Mamy świadka historii. Utrwaliliśmy część wypowiedzenia na ten temat tego jedwabnego.
który jest wymyślony wymysłem chazarskim, oskarżenia Polaków o to, żeby zabili Polaków, bo to przecież ci, którzy zginęli w tej stodole, nie było ich na pewno 600 i nie było 300, bo stodoła by się nie zmieściła, ale bez względu na to, to byli Polacy. Polacy zginęli bez względu na to, jaką religię wyznawali. Może większość, może ktoś tam, tylko że tutaj historia jest nieopłagana, bo oni tam zawsze ten twór, ci Chazarzy, oni próbują wymyślać nową historię, robić nową historię i dlatego wymyślili ten jedwabny, zginęli Polacy zginęli. My tu jesteśmy, aby uczcić ich pamięć tych Polaków, którzy zginęli, bez względu na to, czy to są wyznania judaistycznego, czy chrześcijańskiego, czy muzułmańskiego. To są Polacy, którzy zginęli tutaj i my nie życzymy sobie, żeby ktokolwiek oskarżył kolejnych Polaków o ich mordowania. Polacy nie zabijają swoich. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.